Siemanderko, drodzy widzowie, witam Was, kochani, bardzo serdecznie w nowym formacie DWJ, czyli już dzisiaj rozpoczynamy pierwszy odcinek z cyklu DWJVlog. Słuchajcie, drodzy widzowie, dlaczego nowy format, co w nim będzie? Chodzi mi o to, żebyśmy my mogli Wam pokazać, jak tak naprawdę wygląda życie przedsiębiorcy, takie na co dzień, bez jakiegoś cukierkowego pieprzenia, jak to nie jest super świetnie być przedsiębiorcą, generalnie jakie to nie jest cukierkowe życie, zarabiając z własnej działalności. No niestety tak nie jest i to nie jest wcale tak, że tutaj będę się Wam teraz żalił i mówił, jak to strasznie jest ciężko, tylko Wam obiecałem, że będą emocje, obiecywałem już dawno temu, ale naprawdę nie da się u nas zrealizować tego, co byśmy chcieli od razu. Za chwilę również do tego przejdę, ale jest jak jest i musimy sobie radzić z tym, co nas na co dzień spotyka. Więc oprócz tego, że dostaniecie emocje, dostaniecie też również obróbkę. Obróbki tutaj nigdy nie zabraknie, ale będziemy mogli przede wszystkim pokazać to, z czym musimy się zmagać. Będziemy Wam opowiadać o naszych sukcesach oraz nie będziemy się bać przedstawiać naszych porażek również. Więc to jest bardzo, bardzo ważne w tym, co chcę dla Was przekazać. Pokażemy również reklamacje, których w ostatnim czasie naprawdę było dosyć sporo, o czym za chwilę też może wspomnę. Ogólnie dzieje się bardzo dużo, a na dzień dzisiejszy strasznie dużo czasu mi zajmuje to, aby nagrać pełnowartościowy odcinek operatora CNC 2.0. I już Wam to mówiłem, nie chce mi się robić odcinków, które są takie sobie, no może coś mi ich zabrakło, wiecie o co chodzi, jestem bardzo krytyczny sam względem siebie i nie chcę Wam dawać jakiegoś słabego materiału tylko po to, żeby sobie nabijać kolejnych subskrybentów lub tylko dlatego, żeby YouTube widział we mnie lepszego pracownika, no bo regularnie bym dodawał filmy. Przede wszystkim dla mnie YouTube to jest wizytówka naszej firmy, wizytówka moja, o którą już bardzo mocno zadbałem wcześniej. I dzisiaj, jakby można powiedzieć, spijamy z tego śmietankę, ale cały czas będę chciał to rozwijać, ale nie kosztem naszych klientów i firmy. Wydaje mi się, że dzięki tym vlogom będę mógł pokazywać Wam więcej tych materiałów i to znacznie więcej. Na dzień dzisiejszy sytuacja z operatorem CNC wygląda tak, że ja tego nie zaprzestanę robić, ale żeby robić to często, regularnie, ja bym musiał przyjeżdżać po 22 i nakręcać te odcinki dosłownie w nocy kosztem mojego snu i mojej rodziny. Pracujemy w tej chwili na dwie zmiany i nie da się robić tego tak, jak kiedyś to wyglądało, że sobie przychodziłem, miałem maszynę na 5 godzin, czy tam na 6 i sobie tam dubałem lub sobie pracowałem na maszynie i nagrywałem to, co robię. Teraz, szczerze mówiąc, nie pamiętam już, kiedy byłem na obrabiarce, więc naprawdę już dawno temu. Są pracownicy, jest też Patryk, który zarządza pracownikami, jest Adi, który tutaj jest królem tokarzy. Nie da się po prostu tego pogodzić tak wszystkiego w 100%, więc podsumowując, nowy format DWJVlog, będą emocje, będą reklamacje, będą problemy, wszelkiego rodzaju inne tematy oraz zloty i upadki. Operator CNC oczywiście będzie się również pojawiał dalej, ale nie będzie to już na zasadzie takiej regularności, jak była to wcześniej. Znaczy mówię dużo wcześniej, bo ostatnio też tych odcinków nie było zbyt dużo. Co się u nas działo przez ostatnie prawie pół roku, można powiedzieć. Epicentrum tego wszystkiego tak naprawdę pojawiło się w lipcu. Gdy planowaliśmy sobie wakacje, no to tak stwierdziliśmy, że dobra, po 5 dni sobie damy tych wakacji, żeby odpocząć, trochę oddychnąć. No i pojawił się lipiec i nagle był taki po prostu boom z tą obróbką, z tą pracą, że dosłownie nie było czasu na nic. Przetrwaliśmy lipiec, potem był sierpień był taki sam lub nawet jeszcze gorszy, następnie był wrzesień, no i to się tak kumulowało, żeśmy się starali jak najbardziej, chłopaki, nadgodziny, za co wszystkim pracownikom serdecznie bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas, bo naprawdę bez nich byśmy nie ogarnęli tego, co zrobiliśmy w tak krótkim czasie. No i co? No i pojawiły się reklamacje i tak naprawdę dopiero teraz można powiedzieć, że mamy takie lekkie odetchnięcie od tego, że mamy tej roboty nie na 8 tygodni do przodu i każdy dzwoni, gdzie jest ich detal, co się dzieje, czemu jest za późno, coś jest spieprzone, coś, kurde, nie wiem, ktoś zapomniał poprawić gwintu po hartowaniu, coś jest nie tak, jakiś rozstaw się rozjechał, no po prostu masakra i naprawdę jestem bardzo tym zmęczony i cieszę się, że mamy teraz troszeczkę luźniej, choć też wydaje mi się, że tu mamy tak zwaną ciszę przed burzą, którą przechodziliśmy już nie raz, nie dwa i ja już po prostu w kościach czuję, że tak jest, ale naprawdę delektuję się tą chwilą spokoju, gdy to mamy i naprawdę bardzo, bardzo dużo się dzieje. Przechodzimy teraz, znaczy przygotowujemy się do audytu ISO. Mamy już dwie zmiany, cały czas już praktycznie. Do tego mamy jeszcze trzech praktykantów. Zresztą będziecie mogli tutaj dużo zobaczyć na vlogu. Nie będę tutaj się wypowiadał, żeby ta moja wypowiedź zapoczątkowująca nowy format nie trwała z 15-20 minut. Tylko chciałem powiedzieć krótko, że po prostu był taki zapierdol, że no nie było czasu na nic. Ja w momencie, gdy musiałem jeszcze wyjeżdżać gdzieś, czy to do Sanoka, czy to do Warszawy, czy to cholera już wie gdzie, Kielce, nie wiem już gdzie wyjeżdżałem, ale wszędzie musiałem jeździć sam, no bo cała reszta załogi musiała tutaj dbać o to, żeby robota szła jak się należy. Chciałem również wydać moje oficjalne oświadczenie, w sumie powtórzę je, bo pierwsze oświadczenie już mówiłem o tym na live'ie, odnośnie mojego filmu z zarobkami i uważam, że popełniłem błąd, nie powinienem się tak odzywać, nie powinienem też tak bardzo reagować na to, co piszecie w tych komentarzach odnośnie tych zarobków. Przyjmuję konstruktywną krytykę, jak to się mówi, psy szczekają dalej, a nie, jak to psy dalej szczekają, a karawana jedzie dalej. Jakoś coś takiego z tą karawaną zapamiętałem. To jest, wydaje mi się, że dobry przykład do tego, co się wydarzyło. Ja, jak mówię, żadnych słów nie cofam, filmu nie usuwam. Czy on mi dał dużo w plus czy w minus, to już pozostawiam wam do oceny. Na pewno grupa CNC 2.0 to po prostu po tym filmie rosła, tak, więc na pewno to na plus. Jeśli chodzi o naszych klientów, absolutnie żadnego nie miałem problemu z klientami, a wręcz odwrotnie, że propsowali, że twierdzili, że rozumieją moją stronę, nie rozumieją strony drugiej. Wiadomo, chodziło pewnie o młodych, którzy przychodzą i chcą zarabiać nie wiadomo ile. My problemów z zatrudnieniem nie mamy. Aktualnie zatrudniliśmy wszystkich tych, którzy chcemy. W przyszłym roku na pewno jeszcze powiększymy zatrudnienie. W tym roku na pewno wleci nam jeszcze jedna osoba, która będzie takim magazynierem, będzie przede wszystkim zajmowała się cięciem materiału i przygotowaniem materiału do obróbki. Więc tak to wygląda. Moje oświadczenie, ponawiam, popełniłem błąd, wiem, biorę to na klatę, wyciągam wnioski i tyle. I na pewno, gdy będzie już kolejna taka sytuacja, no to będę bardziej bogaty w doświadczenia, jak na takie sytuacje reagować. No bardzo mnie to ogólnie wkurzyło, bo my tutaj robimy naprawdę wszystko legalnie, a ludzie się przyczepili trochę, że o te zarobki i tak dalej, no ale to już mówię. Pozostawiam wam to ocenie, kto myśli o tym, co myśli, to już niech tak myśli, a ja idę dalej i w ogóle się tym nie przejmuję. Może nie jestem z tego filmu dumny, ale też jakby nie narzekam, że ten film się pojawił, więc tak to wygląda. Kolejne oświadczenie dotyczy jeszcze Łysego. Mianowicie o co mi chodzi. Wielokrotnie Łysemu wbijaliśmy takie szpileczki. Ci, którzy mnie nie oglądają od dawna, no to powiem, że Łysy to jest nasz były pracodawca z Poznania, u którego pracowaliśmy. No oficjalnie ogłaszam, że już nigdy więcej nie będę wspominał o Łysym. Nigdy nie będziemy się śmiać już z niego. Po prostu damy mu spokój. Ja z mojej strony mówię o sobie, dam mu spokój, niech sobie żyje swoim życiem. Kosa jaka jest, taka jest, to się nie zmienia. Ja uczciwie nawet powiem, że już trochę czasu minęło i wydaje mi się, że byłbym w stanie mu wybaczyć, więc jeżeli ktoś to ogląda, albo Łysy, jeżeli ty to oglądasz, no to zobacz. Ja do ciebie wyciągnę taką dłoń, jeśli ty i twój wspólnik, wiadomo który, przeprosili całą naszą czwórkę za sytuacje, które się wydarzyły i każdego z osobna przede wszystkim. Wtedy możemy sobie podać dłonie i naprawdę wydaje mi się, że moglibyśmy robić razem biznesy, no ale to jest moje zdanie, ja się moich wspólników nie pytałem o zgodę. Moje stanowisko jest takie, jeżeli nas przeprosisz publicznie przed kamerą wraz ze swoim wspólnikiem, wtedy okej, możemy współpracować dalej i jedziemy, po prostu zostawiając przeszłość w tyle. Ja rozumiem, że można było się wkurwić, że taka szlachetna kadra, bym to tak nazwał, bo nie ukrywajmy, byliśmy na samym szczycie pracowników, jeżeli chodzi o waszą firmę. Rozumiem, że można było się o to wkurwić, ale nie rozumiem, jak można było zrobić takie świńskie rzeczy, jakie zrobili, nie wiadomo o czym jeszcze. No ale mówię, to wszystko można, z mojej strony, ja mogę to zakopać, zostawić ze sobą, jeżeli podamy sobie dłonie, jeżeli wy nas przeprosicie, nie ma żadnego problemu, nawet wpadłbym chętnie film nakręcić u was na firmie. Takie jest moje stanowisko. Jeśli nie, oczywiście ja to szanuję, możemy mieć kosę dalej, ale ja już więcej po prostu nie chcę o Łysym i poprzedniej firmie wspominać. No to co? Lecimy. Ciężka praca przez ostatnie kilka miesięcy dała nam niesamowicie wiele dobrych efektów, co zaraz zobaczycie na DWJVlog. Pojawili się nowi pracownicy. Jest na tą chwilę już 9. Do końca roku będzie 10, czyli zatrudnimy już 6 pracowników do końca roku. Mamy ogromne chęci na sukces. Jak wiecie, drodzy widzowie, nowa hala to jest nasz cel i przyszły rok na pewno już będziemy chcieli mocno tą działkę kupić. Jeżeli nam się to nie uda z jakiegoś względu, na przykład jeżeli weźmiemy udział w przetargu i pojawi się super bogata firma, która zapłaci bardzo dużą przebitkę, no to niestety nie mamy nieograniczonych środków i będziemy musieli działki poszukać gdzieś indziej. Ale plan jest taki, żeby tą działkę mieć i naprawdę wydaje mi się, że to jest dobra droga, którą chcemy podążać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tytuł wstępu, a ja zakładam GoPro i lecimy robić DWJVlog. Zapraszam do oglądania. Pozdro! Wtoreczek w Torunio. Yo. Pokażę wam, widzowie, reklamację, żeby nie było, że zawsze idzie kolorowo. Mamy tutaj następujące detale. Ogólnie takich sztuk było 8. Temat mamy już załatwiony, więc no tu jest złom, że tak powiem. Wszystkiemu robiliśmy na nowo. I oto to taki chryja taka, TRNC11LV. I tutaj ten przypadek jest akurat wzorem tego, że nie warto się śpieszyć. Dlaczego się śpieszyć? Byliśmy naciskani z każdej strony, od wielu klientów naraz. No i efekt tego był taki, że na niektórych rzeczach postanowiliśmy zaoszczędzić czas. No i co? Otwory, które były na wymiar 6H7, były zrobione przed obróbką w piecu. Przed hartowaniem po prostu. No i po hartowaniu się rozjechały. No i o tyle, o ile tutaj nasi tokarze, zajebiści, poprawili otwór środkowy i w ogóle poprawili tą stronę, to tu jest ok. Otwór, w którym zostawiliśmy sobie zapas, czyli akurat tutaj w tym przypadku FI 15, on też jest ok. Ale otwory FI 6, H7 rozstawy się rozjechały, a były maksymalnie w 200. No i co? I dupa, i reklamacja. No i tak to wygląda. Tych reklamacji mieliśmy więcej, akurat mam tutaj tą pod ręką, więc wam pokazuję, że nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jak możecie zauważyć, widzimy, że w końcu można normalnie zacząć chodzić po warsztacie. Coraz lepiej, znaczy coraz lepiej. No roboty jest też mniej, jest to zauważalne, ale no ja nie narzekam, bo można chociaż przez chwilę oddech złapać. Aha, ale tu już materiał zjeżdża nam powoli. Tak to wygląda. U Kacpra na maszynie takie pierdółeczki robimy. Tak to wygląda, tu fachowa robota na czujniku, nie ma amatorki. Nasz główny majster odpoczywa sobie na drugiej zmianie. A u Patrysia na maszynie śrubka sobie leci. Tak to wygląda. Pozdro Czarek. Nie zawsze w ciągu tygodnia jest oczywiście porządek, żeby nie było. Tu jest kupa roboty zrobiona. Zobaczcie, to są pompy do podawania tworzywa. Łącznie zrobiliśmy ich 21. Muszę wam powiedzieć i przyznać się szczerze, że naprawdę worek pieniędzy leży na tym regale. Ale oczywiście muszę praktykantom powiedzieć, że muszą się bardziej postarać, jeżeli chodzi o gratowanie powierzchni tutaj. Znaczy krawędzi, przepraszam. No zobaczcie, to jest dosyć skomplikowane. O. Numer seryjny, produkt by DWJ. Coś pięknego ogólnie. Mnóstwo takich pinów robimy, naprawdę mnóstwo, ostatnio. Jest z nami Adi dzisiaj tutaj mąci kwasóweczką. Adi, weź powiedz parę słów do mikrofonu. Siemano drodzy widzowie, z strony Adi Zadymiarz. Dzisiaj toczymy sobie stalnię rdzewną AISI 304, a dokładnie tutaj drugą stronę obrabiam. Jedna strona niby prosta tulejka, FI 75, jakieś ścięcia, jakieś... coś, no, ścięcia, rowki i tak dalej. Pierwsza strona obrobiona w twardych szczękach, druga strona tutaj już ładne, miękkie szczęki zatoczone. Na drugiej stronie muszę się ustawić od ścięcia, więc do 110 sztuk praktycznie muszę przyłożyć czujnik, żeby ta jedna z drugą stroną leciała. I co? Trochę toczenia, trochę obróbki przerywanej, co nie jest ulubionym zadaniem dla tokarzy, jak sami wiecie, tokarze, nie? No i co? Trochę frezowania, sztuka na gotowo, mogę wam pokazać, wygląda w ten sposób. Tak, tu jeszcze trzeba ją dopieścić. Coś takiego, to wszystko wychodzi z tokarki. Kiedyś to robiliśmy na tokarce dwuosiowej na Hasiku. Dzisiaj to obrabiamy już z jednej maszyny, także czas do przodu, pieniądze też do przodu, to najważniejsze. A obok na maszynie tutaj sobie działa Maciej, tu też mamy serię. Maciej się jeszcze wstydzi. Maciej się jeszcze wstydzi, pewnie zaraz może Kacper podejdzie się przywita. O, siemano Maciej, siemano, cześć. Jest Maciej, nasz tokarz, mamy tutaj Andrzeja oraz Macieja. Chłopaki wymieniają się zmianami, mamy prowadzone dwie zmiany na hasie, to na razie na DMG jedna zmiana, zobaczymy, tutaj chcę Andrzeja trochę przyuczyć też, żeby na DMG sobie popracował, coś tam już śmiga, zobaczymy jak co z tego wyjdzie. No i co, tutaj w sumie prosta robota leci, a dokładnie robimy masę takich pinów, no, prosta w sumie robota seryjna, w sumie na maszynę, na drukarkę typu szwajcarskiego, ale klient chce to u nas robić, zna też naszą jakość, także my się cieszymy, że możemy współpracować z nim dalej. No i co jeszcze mam dodać? I to wszystko. Siemanko. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o wtorek. Nie było dzisiaj jakoś specjalnie dużo problemów. Dzień jak co dzień. Obyło się naprawdę bez grzytów i wybuchów bomb. Także spokojny wtorek. Czekamy na środę. Pozdro. Siemanko widzowie. Witam Was bardzo serdecznie w środę. No i co? Zaczynamy dzień. Mamy 7:24. Jesteśmy po odprawie. Wszystko jest uzgodnione na dzisiejszy dzień, więc wiemy, w którym kierunku dzisiejsza obróbka pójdzie. Przygotowuję się powoli na godzinę 10 na spotkanie z klientem odnośnie takiego przyrządu spawalniczego. To też ciekawa firma. Taką ciekawostkę Wam powiem. Właśnie do tej firmy, której jadę, jest to przedsiębiorstwo, do którego próbowałem się dostać już 3 razy. Jeździłem tam i ani razu nie przeszedłem przez portiernię. Dopiero teraz Adi wysłał zaproszenie do współpracy właśnie do nich. Całkiem przypadkowo, bo wysłałem mu listę takich 5000 potencjalnych naszych klientów. 5000 zaznaczam i powtórzenie, nie pomyliłem się. No i spośród tych 5000 Adi sobie tam leciał i akurat trafiła na tą firmę. Firma z okolic i tak to wygląda. Jadę, przygotowuję się, cisnę i mam nadzieję, że wejdzie nam tu robota, bo jest dosyć poważna rzecz, dosyć poważne dokładności, no i przede wszystkim duże, a co za tym idzie, będzie co pokazywać na kanale. Także widzimy się za chwilę. Sometime later. Jesteśmy widzowie już po spotkaniu. Ogólnie zapomniałem Wam nagrać, chciałem takie ujęcie nagrać, jak sobie busikiem zapierniczam do klienta. Byłem obgadać z głównym z konstruktorów tej firmy, nazwijmy ją Firma X. No i będziemy robić fajny przyrząd spawalniczy, czyli można powiedzieć wracamy do korzeni. Cena jeszcze nie jest uzgodniona, czekam na wszystkie poprawki i wady konstrukcyjne, które wynikły po konsultacji ze mną. No i co? Czekamy i będziemy jechać z tematem znowu. Także zobaczycie, będzie się działo. Teraz idę na warsztat zobaczyć, co się dzieje i Wam troszeczkę pokażę. Pokażę Wam też troszeczkę praktykantów. Siedzę teraz wraz z moją żoną, współwłaścicielką naszej firmy. Nie ma ochoty dzisiaj wystąpić przed kamerą, wiecie jak to jest z kobietami. No, ale ciśnie oferty, widzę, że zamówienia wchodzą, więc za chwilę może być tak, że z luźnego okresu znowu zacznie się nam zapierdol. Ale co zrobić? Takie jest życie, no. Pozdro! Zobaczcie widzowie, paleta wyjeżdża. Tych pinów, które Wam wczoraj pokazywałem, 3700 sztuk. Tutaj Kacper na VF2 zabiera się zaraz za aluminium, będzie sobie cisnął. Tutaj robimy przygotówkę na tokarki, potem będzie to toczone. No i duża płyta, w sumie to czekamy chyba, aż zwolni się duża frezarka, bo robimy tam 3 śruby. Zobaczymy. Nasi praktykanci mieli za zadanie ładne przygotowanie krawędzi, czyli ogradowanie, przejechanie papierkiem, piniczkiem. Przede wszystkim tych krawędzi w środku, żeby one nie były zadarte w żaden sposób. Musieli je troszeczkę poprawić, ale no wiadomo, są młodzi i nie muszą wiedzieć wszystkiego. Ale naprawdę widzowie, pięknie to wygląda. To jest naprawdę kupa pieniędzy za te rzeczy. Fajne, naprawdę fajne pompki. Ostatnio powstał u nas taki kącik tokarski, zobaczcie. Porządek tutaj Adiu trochę zarządził, ale też zobaczcie ten stół. Fajna rzecz. Mają wszystko chłopaki poustawiane. Taki głupi regał, a naprawdę nam dał dużo pomocnych godzin. To tak nazwał. A ja kulki leci jak Zoro w ostatnim odcinku. Ktoś musi, kurde. Jak odzew odcinka? No dobrze, jestem zadowolony. Tak? Wszystko git? Odzew, mi się podobał odcinek. Oj, zajebiście. Ale to nie jest najważniejsze, że mi się podoba, bo Wam się ma podobać. Jedyście mniejsze nie oglądaliście, to łapeczka w górę i lecimy dalej z tematem. I pozdro 600, bo 500 Państwo daje. Pozdro 600 na rejonie. Też Wam pokażę ciekawą rzecz. Taką tuleję Adi robi sam. To jest mimośrodek. O, tu będzie widać dobrze. Mimośród. Z takim oto wybraniem. I Adi sobie to wszystko ciśnie na celiksie. A tu śruba jedzie z tematem. Patryk już sobie tutaj rzeźbi, a że coś widać, ale tą obróbkę już znacie widzowie. Kacper do obróbki płyty będzie używał oczywiście docisków Lenskes. Zajebista sprawa to jest, naprawdę. Stolik już czysty i przygotowany. Bałeczki dla Adzia. Kacper już narzędzie mierzy. No cóż widzowie, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek vloga DWJ. Dzisiaj jest środa, ale dzisiaj postanowiłem zakończyć ten tydzień, ze względu na to, że chciałbym, żeby ten film pojawił się jeszcze w tym tygodniu. No dzisiaj co? Zostało mi do zrobienia biurowa robota tak naprawdę. Zamówienie materiału, organizowanie dalszej części konferencji CNC 2.0. Dzisiaj jesteśmy też po fajnym meetingu. No naprawdę będzie grubo. Także już wszystkich Was serdecznie zapraszam. Ponownie zresztą. A ja co? Jeszcze mam parę paczek. Mówiłem, że mam parę paczek do wysłania? Kurde, chyba się powtarzam. Ale tak to wygląda. Mało stresu w tym tygodniu, całkiem przyjemny tydzień, robota się zbiera coraz więcej. Myślałem, że tego takiego luźnego okresu będzie troszeczkę dłużej, no zapowiada się, że niestety nie. Znaczy pierdziele głupoty, no fajnie jak jest robota, ale też fajnie jest czasami trochę odetchnąć. To by było na tyle. Pierwszy odcinek DWJVlog. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie. Pozdro.